Sporty, Winter Sporty News. Zaczynamy. Środa, 17 listopada. Otóż najbliższy Puchar Świata rozegrany zostanie w Rosji, w Niżnej Tagił, o punkcie konstrukcyjnym 134 metry. Transmisje już od piątku, soboty i niedzieli. W piątek o 12 odprawa techniczna, 14.15 oficjalny trening i o 15.30 kwalifikacje. Tu jest czas podany polski, ale my podajemy czas tutaj angielski, a więc od 15.30 zaczynamy kwalifikacje na antenie Radia Sport Polonia. W sobotę o 13.45 seria próbna, o godzinie 15.00 konkurs indywidualny i również na naszej antenie transmisja. W niedzielę 21 listopada o 13.30 kwalifikacje i o godzinie 15.00 konkurs indywidualny na antenie Radia Sport Polonia. Michał Doleżal rozpoczyna trzecią zimę w roli głównego trenera reprezentacji Polski. Pod koniec marca 2022 czeski szkoleniowiec będzie miał zatem identyczny okres trwania na tym stanowisku co jego poprzednik Stefan Hornacher. Jeśli chodzi o Stefana Hornachera, to był w sezonach 2016-17, 17-18 i 18-19. Michał Doleżal w sezonach 2019-20 i 2020-21. Igrzyska olimpijskie, no jeśli chodzi o Stefana Hornachera, to dwa olimpijskie medale Kamila Stocha na dużej skoczni i w konkursie drużynowym. Igrzysk olimpijski miał dużo nierozgrywane w tym czasie. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to cztery krążki z udziałem Stefana Hornachera i dwa w Mistrzostwach Świata w lotach. Jeśli chodzi o Doleżala, to dwa krążki w Mistrzostwach Świata i jeden w lotach. W Mistrzostwach Świata w lotach. Jeśli chodzi o Puchar Świata, jeśli chodzi o Stefana Hornachera, to Krzysztofa Kula dla Kamila Stocha. Później bycie na podium Kamila Stocha dwukrotne. Również w Pucharze Narodów dwukrotnie zwyciężali Polacy. No indywidualnie 21 złotych, 17 srebrnych i 17 brązowych krążków. Drużynowo 6 zwycięstw, 7 brązowych, srebrnych i 3 brązowe. Jeśli chodzi o Doleżala, tutaj mamy zwycięstwo bycie tutaj w top 3 Kamila Stocha w sezonie 2021, indywidualnie 11 medali, 11, przepraszam, złotych, 8 srebrnych, 15 brązowych i drużynowo 1 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe. Jeśli chodzi o turniej czterech skoczni, no Hornacher ma na swoim koncie tyle samo zwycięstwo Michał Doleżal, a więc za sprawą Kamila Stocha dwukrotnie, a Doleżal za sprawą Daniela Dawida Kopeckiego i Kamila Stocha. Również Piotr Szymałow w czołówce, który już teraz skoczni, tak samo Dawid Kubacki, jeśli chodzi o Michała Doleżala. Jeśli chodzi o Ryor, tutaj zwycięstwo Kamila Stocha w 2018, tak samo i Kamila Stocha w 2020, jeśli chodzi o Michała Doleżala. No i bycie w czołówce Kamila Stocha, a także tutaj Dawida Kubackiego, jeśli chodzi, znaczy, przepraszam, Kamila Stocha, jeśli chodzi o Stefana Hornachera. No więc na pewno więcej sukcesów ma za sobą niemiecki szkoleniowiec Stefan Hornacher. Kolejny sportowy news. Sentymentalny powrót Andersa Vanemela. Otóż w najbliższy piątek Anders Vanemel po raz pierwszy od 21 marca 2019 roku spróbuje swoich sił w kwalifikacjach do zawodów cyklu Pucharu Świata. 30-letni rekonwalescent wraca do elity w miejscu, w którym odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. Reprezentant Norwegii, który latem 2019 roku odniósł poważną kontuzję kolana podczas treningu w Wiśle, znalazł się w składzie na konkursy w Niżnym Tagile i Ruce. Był rekordzista świata długości skoku, przez ponad 2 lata walczył o powrót do pełnego zdrowia, przechodząc kolejne operacje i etapy rehabilitacji. Tego lata Vanemel 4 razy pokazał się na drugoligowym froncie zawodów FIS, dwukrotnie wskakując do czołowej dziesiątki.
Co powiedział nam sam zainteresowany? Nie mogę doczekać się powrotu. Minął sporo czasu od ostatniego razu, kiedy miałem szansę rywalizować w Pucharze Świata. Jestem naprawdę podekscytowany, że będę miał okazję sprawdzić swój poziom pośród najlepszych. Komentuje jeden z wybrańców, Aleksander Sztyklo. Austriacki szkoleniowiec umieścił też w zespole na rosyjskie i fińskie zawody Halvora Egnera, Generuda, Roberta Johanssona, Mariusza Lindvika, Johana Andre Forfanga, Daniela Andre Tandego i Fredrika Wilmsztada. Ostatni z pośród wymienionych wywalczył dodatkowe miejsce startowe udany występami w letnim pucharze kontynentalnym. Peter Prewc nie wystartuje w Rosji. Jego miejsce zajmie brat. Najlepszy skoczek Pucharu Świata 2015-2016. Peter Prewc nie weźmie udziału w pierwszym etapie walki o medale, o kryształową kulę w nadchodzącym sezonie. 29-letni Słoweniec pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych narodzinami drugiego syna, co będzie powodem jego absencji w rejonie Uralu. Miniona zima nie była udana w przypadku wicemistrza olimpijskiego Sochi. Słoweniec ani razu nie wskoczył do czołowej dziesiątki Pucharu Świata, a do tego w drugiej części sezonu zmagał się z zakażeniem wirusem SARS. Mistrzostwa Świata w latach narciarskich i narciarstwie klasycznym zakończył bez zdobyczy medalowej. Co powiedział nam sam zainteresowany? Rozpocznę sezon olimpijski z opóźnieniem i ominą mnie zawody w Rosji. Pisze Peter Prewc pod zdjęciem informującym o narodzinach drugiego potomka. Skoczek i Mina Raftizar pobrali się latem ubiegłego roku, dwa lata wcześniej. Zostali rodzicami Ludwika, pierwszego syna. Miejsce Petera w składzie na Niżni Tagim zajmie Domen, jego młodszy brat. Wcześniej powołanie od trenera Roberta Hroty otrzymali Andrzej Lańszek, Timi Zajc, Czerny Prewc i Lovro Kos oraz Kilen Bartol. Puchar kontynentalny w Sapporo odwołany. Olimpijski sezon zimowy jeszcze nie rozkręcił się na dobre, a już dochodzi do pierwszych zmian w terminarzu zawodów. Zaplanowane na 15-16 stycznia 2020 roku konkursy Pucharu kontynentalnego w Sapporo zostały odwołane. Informacje przekazała we wtorek Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS. Zawody Pucharu kontynentalnego mężczyzn w Sapporo planowane na 15-16 stycznia 2020 roku zostały odwołane z powodów problemów organizacyjnych, ogłosiła we wtorek FIS za pośrednictwem mediów społecznościowych. FIS pracuje obecnie nad znalezieniem zastępstwa i będzie informować o rezultatach tych starań, dodają przedstawiciele federacji. Przypomnijmy, iż w poprzednim sezonie do skutku nie doszły żadne międzynarodowe zawody w skokach narciarskich zaplanowane w Japonii. Powodem ówczesnej decyzji były zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące kwarantanny oraz pandemii koronawirusa obowiązujące w kraju kwitnącej wiśni. W planach FIS na obecny sezon znajdują się natomiast zawody Pucharu Świata Mężczyzn w Sapporo, które odbędą się w dniach 21-23 stycznia 2022 roku oraz kobiet w Sapporo 8-9 stycznia 2022 i w Zao 14-15 stycznia 2022. Organizatorzy japońskich konkursów są zdeterminowani, aby styczniowe zmagania o kryształową kulę doszły tym razem do skutku. Inauguracyjne zawody Pucharu Kontynentalnego 21-22 rozegrane zostaną od 4 do 5 grudnia na olimpijskiej skoczni w chińskim Zhangjiakou o punkcie konstrukcyjnym HS-140. Trener Aleksander Stokl ogłosił skład reprezentacji Norwegii na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Niżnim Tagile oraz kolejny weekend wrócę. Obrońcy Pucharu Narodów zaprezentują się w Rosji i Finlandii w 7-osobowym składzie. Podczas wtorkowej konferencji prasowej trener Aleksander Stokl ogłosił, że podczas dwóch pierwszych weekendów nowego sezonu Pucharu Świata wystąpią Anders Fennemel, Johan Andre Forfang, Halvor Egner Granerund, Robert Johansson, Marius Lindvik, Daniel Andre Tande oraz Fredrik Wilmsztad. Weekend w Niżnym Tagile będzie szczególnie wyjątkowy dla Andersa Fennemela, który wystąpi w zawodach Pucharu Świata po raz pierwszy od marca 2019 roku. Przerwa spowodowana kontuzją kolana dobiega jednak końca. Drużynowy mistrz świata z 2015 roku wygrał pojedynek o miejsce w składzie z Oskarem Westerhamem oraz Bendikiem Jakobsenem Heglim.
O ostatnie miejsce w składzie była spora walka, szczególnie między Oskarem i Andersem. Ten drugi wykonał jednak największe postęp w ubiegłym tygodniu i w ostatnim treningowym prezentował bardzo dobre skoki. Zasłużył, aby zająć ostatnie miejsce w zespole, wyjaśnia trener reprezentacji Norwegii. A co jeszcze powiedział trener Stokl, to cudownie mieć Andersa z powrotem w drużynie. Od jego ostatniego występu minęły ponad 2 lata i mamy nadzieję, że zaprezentuje się na dobrym poziomie i zapunktuje w Rosji. W ubiegłym sezonie Halvor Engner Granerund triumfował w Pucharze Świata, zaś reprezentacja Norwegii w Pucharze Narodów. Szczególnie weekend w Niżnym Tagile był niezwykle udany dla ekipy drużynowych mistrzów olimpijskich, którzy wywalczyli w dwóch konkursach sześciu miejsc na podium. Sukces polskiego skoczka powinien wystąpić w Pucharze Świata? No, to pytanie zadają sobie wszyscy. Polskie skoki na ciasto mają kolejny talent. Szóste miejsce w Mistrzostwach Polski oraz podium w zawodach FIS Cup tylko to potwierdza. Ostatnie tygodnie dla Jana Habdasa były bardzo udane. Skoczek pod koniec października zasygnalizował po raz pierwszy dobrą formę. W Mistrzostwach Polski zajął wysoką szóstą pozycję, skutecznie walcząc z dużo bardziej utytułowanymi zawodnikami. Reprezentant kadry młodzieżowej okazał się lepszy od podopiecznych Michała Drożana, w tym m.in. od trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. 17-latek po raz kolejny potwierdził dobrą dyspozycję, tym razem w zawodach FIS Cup, które były rozgrywane 13-14 listopada. Pierwszego dnia zmagań do podium zabrakło niewiele. Ostatecznie był czwarty. Wynik poprawił dzień później, kończąc konkurs na drugim miejscu. Warto dodać, że było to pierwsze polskie podium w skokach narciarskich tej zimy. W tym sezonie, jak i ubiegłym, kluczową imprezą dla Habdasa będą Mistrzostwa Świata Juniorów. Zawodnik LKS Klimczak-Bystra potwierdził to w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Niestety w ubiegłym roku nie udało nam się wystartować, dlatego teraz mam nadzieję, że będzie dobrze i zaprezentuję się najlepiej, jak tylko potrafię, powiedział 17-latek. Młody skoczek będzie musiał jeszcze poczekać na debiut w zawodach Pucharu Świata. Trener Doleżan ogłosił już 7-osobowy skład, który wystąpi w Niżnym Tagile oraz Ruce. Wśród nominowanych zabrakło Habdasa. Junior przyznał, że nie spodziewał się tego, aby znalazł się wśród powołanych zawodników. Nie wiem, czy jest to prawdopodobne, nie brałem nawet tego pod uwagę. Skupiam się na dobrych skokach na treningach, mówił nam sam zainteresowany. Dużo bardziej możliwy jest start Habdasa podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Na skoczni im Adama Małysza, a trenerzy będą mogli skorzystać z przysługującej im grupy krajowej. Prawdopodobne jest zatem, że tam junior po raz pierwszy będzie mógł się zmierzyć ze światową elitą, udowadniając swoje możliwości. A my nadzieję polskich skoków, czyli zawodnika, który na co dzień reprezentuje klub Klimczak-Bystra, czyli Jana Habdasa, będziemy gościć w najbliższych dniach na antenie Radia Sport Polonia. Wywiad z Janem Habdasem przeprowadzi nasz kolega redakcyjny, powracający do naszej redakcji, nie kto inny jak Łukasz Derucki, i to on przeprowadzi ten wywiad w najbliższych dniach, a dokładnie jutro, a dla Was ten wywiad pojawi się zaraz przed kwalifikacjami do konkursu głównego, sobotniego i niedzielnego w piątkowych skokach narciarskich z Niżni Tagiel. A więc zapraszamy na ten wspaniały dla Was wywiad z nadzieją polskich skoków. Oprócz Habdasa również jutro gościć będziemy nie na naszej antenie, ale będziemy nagrywać wywiad z wielką nadzieją, można tak powiedzieć, łyżwiarstwa szybkiego, czyli panczynistką na co dzień, jeżdżącą również na zawodach w Polsce, chociażby w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odbyły się właśnie bardzo dobrze obsadzone mistrzostwa. Tam m.in. nasz olimpijski złoty medalista Brodka po raz kolejny zdobył medal. No i będziemy mogli gościć właśnie nadzieję polskiego panczenu, tak to można nazwać właśnie, czyli nikogo innego jak
Angelikę Wójcik. Wywiad przeprowadzony zostanie jutro, a my na ten będziemy nagrywać jutro, a my ten wywiad udostępnimy dla Was w przyszłym tygodniu. A więc zapraszamy na antenę Radia Sport Polonia, a więc szczególnie do relacji ze skoków narciarskich, ale także i wywiady z naszymi nadziejami olimpijskimi i nadziejami medalowymi, a także tymi, którzy będą występować w nadchodzącym sezonie w Pucharze Świata. To tyle na dzisiaj w Wintersport News. Następny już jutro, czyli w czwartek, dokładnie 18 listopada. Mówiąc te słowa, tutaj ze studia w Londynie, Adam Nis.